Także jeszcze nam się świeci, proszę Państwa, Mareczek chodzi Zajączkowski po przystanku, co nam kamerę ukręci. Jeszcze się świeci, proszę Państwa, Dom Kultury Praga Południe. Także no, odbył się dzisiaj taki wernisaż bardzo ciekawy, Magdaleny Czerwosz, i przyznam się szczerze, chociaż do Domu Kultury gdzieś tam na Ursynów daleko można byłoby pojechać na taką piękną, kolorową pewnie wystawę zbiorową, no ale my tutaj mamy naszą Martę Czerwosz, to jest taka nasza biedaczka, która była, jak tam kamera teraz pokaże, tam na wprost i po prawej w ratuszu Praskie Centrum Kultury. Ona była już tam dawno wcześniej, my ją znamy, także teraz jest i na Brukselskiej 23 Magdalena Czerwosz, także ona jest tutaj znana na Pradze Południe, to więc dlaczego mam tam jechać gdzieś na Gotarda, proszę Państwa, gdzie i Marta Dowosz niby też miała dać swój koncercik, mini koncercik, no ale tutaj jesteśmy u siebie, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, a gdzie tramwaj chodzi i kolejne podrygi, wydrygi, proszę Państwa, kolejne rzeczy, że wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, swej rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, znowu udają tych mormonów, no bo tak. I Reczek mówi tak, że nie lubi tego wernisażu, no bo tutaj nie było zakrapiaczy, czyli że nie było wina, nie było alkoholu. No i zresztą i tak Litwinka mówi, proszę Państwa, ona już pojechała na Litwę i też przyczyniła się do likwidacji właściwie wielu galerii tu w Warszawie. No, głównie to bardzo udało jej się skutecznie Green Gallery rozwiązać, proszę Państwa. Natomiast teraz cóż, zapraszamy Państwa do Realu, proszę Państwa. Realne ceny na jubilersku.